Tematem tego rozdziału będzie język XAML. Umieścimy w oknie jedną kontrolkę, jeden przycisk i postaramy się rozbudować ten przycisk, zagnieżdżając w nim inne kontrolki i budując w ten sposób nową, złożoną kontrolkę. Stwórzmy wobec tego nowy projekt. Aplikacja WPF dla Net Framework. Nazwijmy ją po prostu XAML. Nazwa XAML pochodzi od Extensible Application Markup Language, czyli jest to język XML służący do opisu interfejsu aplikacji. Tak jak zapowiadałem, umieścimy w oknie przycisk. Pamiętają Państwo, że content może być zarówno zawartością elementu button, jak i można go ustawić za pomocą atrybutu. Na razie niech to będzie atrybut, a w dalszej części zmienimy to na zawartość, która będzie między znacznikiem otwierającym button i zamykającym. I ostatnie ustawienie. Kolor czcionki będzie granatowy. Skorzystam z tego, że podgląd okna można dowolnie skalować. Naciskając Ctrl i używając rolki myszy przybliżę, żebyśmy lepiej widzieli przycisk. Tak jak mówiłem, zawartość może być zarówno umieszczona w kontencie, ale wtedy musi to być po prostu napis, albo może to być zawartość elementu button, czyli wówczas to nie może być znacznik samodomknięty. I tu mogę umieścić dowolne kontrolki, co już przećwiczyliśmy w filmie dotyczącym zdarzeń trasowanych. Ale możliwość ustawiania własności kontrolek albo za pomocą atrybutu, albo za pomocą zagnieżdżonych elementów nie dotyczy tylko zawartości, choć zawartość jest wyróżniona, ten własność content jest wyróżniona, ponieważ mogę umieścić ją po prostu jako tekst wewnątrz znacznika otwierającego i zamykającego. Ale proszę zobaczyć, co mogę zrobić z innymi atrybutami. Dla przykładu zmieńmy sposób określania koloru tła. Zamiast atrybutu umieszczę znacznik zagnieżdżony i po kropce button, kropka i mogę użyć tej samej własności, czyli foreground. To wydaje się tylko taką zabawą formalną, ale ma poważną zaletę. Tak naprawdę foreground nie jest po prostu kolorem, jest pędzlem. Jeżeli chciałbym użyć bardziej złożonego pędzla, to nie mogę tego użyć jako tekstu, który jest przypisywany do atrybutu. Popatrzmy na taki przykład. Kolor tła. Niech kolorem tła będzie pędzel, którego kolor zmienia się stopniowo od punktu w centrum do brzegu. Opisuje to klasa Radial Gradient Brush. Ustalamy kolor centrum. Powiedzmy, że on ma być w 3/4 szerokości. I w 1/4 wysokości. I mogę umieścić 3 punkty, na których te kolory będą się zmieniały. Czyli powiedzmy, że w środku to będzie kolor żółty. Będę miał 3 takie gradient stopy. Następnie w połowie odległości między centrum, tym centrum, które ustaliliśmy w Gradient Origin, a brzegiem okna, to będzie kolor pomarańczowy. A przy brzegu
czerwony. Efekt widać od razu na ekranie. Żeby napis był lepiej widoczny, zmienię jego czcionkę na białą. Jako proste, ale zabawne ćwiczenie, proszę zmienić ten gradient na taki, który będzie pokazywał kolory tęczy. Czyli po kolei trzeba użyć kolorów red, orange, olive, green, blue, indigo i purple. Innym sposobem uzyskania ciekawego tła jest użycie gotowego obrazu. I wówczas można użyć pędzla Image Brush. Tylko trzeba uważać, bo przyciski sformatowane tak na bogato wyglądają na pewno oryginalnie i rzucają się w oczy, ale nie tego spodziewa się użytkownik. Użytkownik spodziewa się prostej affordancji, czyli elementu, który można kliknąć. Jeżeli to będzie zbyt bogate, będzie wyglądało jak ozdoba, a nie jak element interfejsu. Uprośmy wobec tego i nasz gradient i zamiast tego zastosujmy gradient liniowy, czyli Linear Gradient Brush z punktem początkowym w połowie lewej krawędzi, czyli 0 na szerokości i 0,5 na wysokości i w punkcie końcowym na środku prawej krawędzi. Czyli to będzie pozioma zmiana koloru. Na początku ten kolor będzie niebieski. A na końcu granatowy. Czyli to będzie tylko taka delikatna zmiana koloru. Która podnosi estetykę, ale nie zmienia charakteru przycisku. W tym miejscu warto wspomnieć, że jeżeli chcą Państwo bardziej wydajnie bawić się zamlem i tymi wszystkimi ozdobami, które są możliwe do dodania, to warto przyjrzeć się narzędziu Blend for Visual Studio, które jest dołączane do Visual Studio. Blend for Visual Studio 2019, ja mam też wersję 2017, więc taka wersja też jest widoczna. Zajmijmy się teraz etykietą, czyli tekstem umieszczonym wewnątrz przycisku. Tu jest po prostu łańcuch, ale tak naprawdę ten łańcuch jest wyświetlany za pomocą kontrolki TextBlock. Użyjmy kontrolki TextBlock jawnie, czyli dodam TextBlock, font size powiedzmy niech będzie 16. Wewnątrz tego elementu umieszczę nasz tekst, ale połamie go na trzy linie. Samo połamanie linii w kodzie ZAML oczywiście nie wystarczy, bo te białe znaki są ignorowane, ale mogę użyć znacznika line break. Wewnątrz kontrolki TextBlock mogę używać tzw. ustępów. Nie wiem, czy to jest najlepsze polskie tłumaczenie, ale chodzi o run, czyli no nie przebiegi właśnie, tylko fragmenty tekstu, czyli ustęp. I na przykład pierwsze słowo umieścimy w osobnym elemencie run i sformatujemy innym kolorem. Kolor żółty. I w ten sposób słowo uniwersytet będzie żółte, pozostałe zostaną białe, ponieważ o kolorze pozostałych decyduje własność foreground przycisku. Osobny przebieg pozwala także ustawić osobną czcionkę, mam na myśli krój czcionki, ale także rozmiar czcionki i inne własności, które są dostępne przy formatowaniu napisów. Wewnątrz przycisku może być tylko jedna kontrolka, ale tą jedną kontrolką może być pojemnik dla kontrolek. Na przykład możemy wewnątrz przycisku umieścić stack panel o orientacji poziomej, czyli orientation horizontal. I możemy na przykład obok tego przycisku umieścić obraz o szerokości 70
wysokości 70, czyli kwadratowy. I musimy wskazać źródło tego obrazu. W tym znaczniku możemy podać nazwę pliku, który będzie wyświetlany. Taki plik wpierw należy dodać do projektu. Ja dodam logo, dawne logo uczelni. Ważne jest, że to logo ma przezroczyste tło, dlatego jest w formacie GIF. Zaznaczmy ten plik. Chcę obejrzeć jego własności, czyli naciskam F4. Akcja kompilacji powinna być ustawiona na zasób, czyli resource. To po angielsku jest build action. Natomiast plik nie powinien być kopiowany do katalogu, czyli pozostajemy przy domyślnych ustawieniach, co oznacza, że ten plik zostanie wkompilowany w plik exe, który powstanie po kompilacji. I wówczas mogę po prostu napisać tutaj logo GIF i domknąć ten element i powinniśmy zobaczyć logo na przycisku. Żeby to logo nie było takie przyklejone do napisu, to w text bloku ustawimy margines 10 od lewej, pozostałe nie mają znaczenia, więc zostaną 0. I przycisk wygląda teraz zdecydowanie efektowniej.